Minister sprawiedliwości wysłał do PKW kolejne pismo. Teraz chodzi o ponad 200 milionów. Państwowa Komisja Wyborcza bada sprawozdanie finansowe PiS i wydawało się, że wszystkie ewentualne nieprawidłowości zostały zgłoszone. Okazuje się jednak, że Ministerstwo Sprawiedliwości wciąż miało w zanadrzu kolejne argumenty. Adam Bodnar właśnie skierował do PKW pismo, w którym przedstawił analizę wydatków Ministerstwa Sprawiedliwości czasów Zbigniewa Ziobry. Problem dotyczy ponad 200 milionów. Adam Bodnar przekazał Państwowej Komisji Wyborczej analizę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości w trybie pozanaborowym i pozakonkursowym, na podstawie dyskrecjonalnej decyzji dysponenta Funduszu Sprawiedliwości, ministra sprawiedliwości w kampanii wyborczej 2023 roku. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, Bodnar przedstawił dane liczbowe, finansowe i rzeczowe, które uwiarygadniają tezę, że istotnym, o ile nie najistotniejszym, celem udzielania dotacji dla OSP było budowanie partykularnego kapitału wyborczego. Jego zdaniem tego rodzaju działania podejmowane w kampanii wyborczej należy postrzegać jako agitację wyborczą i w ten sposób je rozliczać. Przede wszystkim chodzi o program obejmujący wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości przede wszystkim na OSP. Bodnar zwraca uwagę, że środki programu zwiększono ze 180 do 210 milionów złotych, przy czym te dodatkowe pieniądze miały być wydane na ostatniej prostej rządów PiS, czyli w ciągu 4 miesięcy. Z tego 6 tygodni przypadało na szczyt kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Choć pieniądze szły do OSP, podmiotem podpisującym umowę musiała być każdorazowo gmina lub inna jednostka z sektora finansów publicznych, np. miasto, szpital. Bodnar alarmuje PKW. Element kampanii wyborczej. Program nie był programem powszechnym, przeznaczonym dla wszystkich ochotniczych straży pożarnych. Nie był także programem opartym o przygotowaną w MS merytoryczną i finansową analizę rzeczywistego zapotrzebowania na sprzęty lub wyposażenie. Może o tym świadczyć brak na przykład zamkniętej listy możliwych sprzętów i wyposażenia lub określonych widełek akceptowanych kosztów zakupu, wylicza Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdy podmiot był zobowiązany do poinformowania MS o terminie przekazania sprzętu. Pracownicy ówczesnego Departamentu Funduszu Sprawiedliwości przekazywali te informacje do gabinetu politycznego ówczesnego ministra sprawiedliwości. Minister następnie podejmował decyzję, który z polityków, nie tylko członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, będzie przekazywał czek na danej uroczystości. Byli to m.in. Marcin Romanowski, Janusz Kowalski, Mariusz Gosek, Dariusz Matecki, Norbert Kaczmarczyk. Po uroczystości, w czasie której zwykle robiono zdjęcia, czasem wideo, spotkania były opisywane w internecie, informuje ministerstwo. Do tego problemu nawiązał także Adam Bodnar w swoim piśmie do PKW. Odwołam się także do organizowanych przez OSP spotkań w terenie, w czasie których następowało oficjalne przekazanie sprzętu i wyposażenia wraz z wręczeniem przez konkretnych polityków symbolicznego czeku z wypisaną kwotą dotacji. Zasadnym jest bowiem uznanie, że takie spotkania stanowią element kampanii wyborczej par excellence, napisał minister. PKW bada sprawozdanie PiS. Na początku czerwca Bodnar zwrócił się do PKW o sprawdzenie, czy wydatki dokonywane z Funduszu Sprawiedliwości w czasie kampanii wyborczej do parlamentu w 2023 roku były zgodne z przepisami kodeksu wyborczego, przez pryzmat zgodności z zasadami finansowania kampanii wyborczych. Poprzednie kierownictwo MS przyznało w sumie 2043 dofinansowania na łączną sumę 224 milionów złotych, w tym 201,1 miliona złotych w okręgach, gdzie startowali kandydaci suwerennej Polski, pisał wtedy Bodnar w piśmie do szefowej KBW. PKW decyzję w sprawie subwencji dla PiS ma podjąć na posiedzeniu zaplanowanym na 29 sierpnia.
Do komisji wpłynęły już także żądane przez nią dokumenty z Rządowego Centrum Legislacji oraz NASK,